Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym odcinku z Cywilizacji 6 na moim kanale. Najbardziej mnie tutaj niepokoi niestety sytuacja przy mojej drugiej osadzie, no bo spójrzcie, no może być kiepsko, jest następna tura, zbliżają się barbarzyńcy, no właśnie widzę, a to są wojownicy, to nie są barbarzyńcy, czy nie? W sumie ja sam nie wiem. A atakują w ten sposób, o nie, wyprowadziła się walka, to nie jest fajne, ale chyba ich troszeczkę utłukliśmy, nie, niestety naszych dwóch tylko zostało. No słabo Mati. Miasteczko będzie atakowane. W ogóle czekajcie, koło my tu produkujemy? Produkujemy orły. Orły, wojownicza jednostka. Która jednostka jest bez rozkazów? Jako tako, wiecie co? Możemy się stąd... A nie, przemknijmy tutaj. Pójdziemy sobie... O, Candy! Candy już miałem odkryte wcześniej, czy nie? Sam nie wiem. A pytanie, co teraz zrobić tymi? Bo my tu mamy poważną wygraną, więc... Więc okej, okay, no ale zdecydowana wygrana. Może byśmy uciekli. Kto to wie? Jakbyśmy uciekli, pytanie, co oni zrobią? Ja uciekam od własnej osady, to jest mądre. To jest bardzo mądre. Tutaj nie wiem, czy iść dalej, czy co robić. Przejdźmy jeszcze kawałek dalej. Troszeczkę odkryję. O, jest wioska! Bardzo fajnie, super. Mamy jeszcze coś? Następna tura. Pokażcie, tu mnie to ciekawi. Będą mnie ścigać. Ej, właśnie, może ich odciągnę, jak mnie będą ścigać. To nie jest głupie. Odkryłem pismo! Pisanie to dzielenie się. Okej. Myślami, ideami, opiniami. Paulo Coelho. Fajnie, uwielbiam książki Paulo Coelho. To znaczy, uwielbiam. No, bardzo fajnie się je czyta. Nie wiem, może ze trzy przeczytałem z tego, co wiem? Chyba tak. Nie wiem, lubię po prostu. Ale nie, żebym był jakimś znawcą wielkim. Wiecie co? My ich zwabimy do naszej wioski. Bo może polecą za nami i tu ich utłuczemy. Damy sobie kolejną, po pierwsze, że badania. Otwórz drzewko technologii. To kurczę, na tą wodę bym chciał wypłynąć, naprawdę. Tylko, że tu widzicie koło, mam przyspieszenie. Tutaj można by to było machnąć to koło. No i tak, młyn wodny, koszt bazowy 80. Musi znajdować się w sąsiedztwie rzeki. Pytanie, czy ja rzekę mam? Siła taką w zwarciu 28. Ruch 2. Ciężkie rydwany można zrobić, mając koło. To nie jest głupie. To zrobimy to, bo to w 4 rundy się machnie. Najmy wybierz produkcję teraz. I wiecie co? Pójdziemy jednak... Orły. Pójdziemy w jednostka bez rozkazów. O nie, odkryłem obóz barbarzyńcy, barbarzyński, zwiadowcy. Poważna porażka. A dlaczego nie mogę tu iść do tej wioski? No tak, weź to zaplanuj. A on, widzieliście, tam gdzieś naokoło chciał jakoś iść, ale to było ciekawe. Dobra, następna tura. Come on, ścigajcie mnie. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Możecie mnie ścigać, idealnie. Ja was tu do tych zwabię, do moich ziomków. Ciekawe, co oni tu, ci tu co zrobią. To jest mega ciekawe. I dajcie fortyfikację do uzdrawiania. Spoko. A tych nie przesunąłem pierwszą rundą. Kurka, trudno. Tu jest produkcja. Pokaż następna tura. Udało ci się poszerzyć wiedzę o łucznictwo? Naprawdę? Chłopi dzielą się tajemnicą techniczną. Kurde, nawet... O, znowu, eureka. Obróbka brązu. Jezus, za co? Aha, bo tu wlazłem. Luz, bo to miałem zaplanowane. Okej, bo się tak zdziwiłem. Coś się podziało. I teraz, jednostka bez rozkazów. Ja nie chcę z nimi walczyć. Następna tura. O nie, dopadli mnie. Ale może nie zginiemy wszyscy. Dobra, jeden przeżył. A ci widzicie? Nie są nastawieni jakby na mnie. W ogóle tu strasznie dużo się dzieje. Tłuczą po nas wszystkich. Ja pierdziu. Trzeba produkować żołnierzy, naprawdę. Jak tam? 5 tur. Jednostka bez rozkazów. No uciekaj, chłopie. Tutaj. Zwabimy was i zobaczymy, co potem. Zwiadowcy, gdzie? No i patrzcie, nadal nie mogę. Zaplanowałem to jakby, niech jest. Ohoho, ale mogę się przemieścić. Odkryjemy nowe miejsce. Jeszcze trochę. Genewa na 6 poziomie już, ale mają szybki rozwój. Ja pierdziu. Może też bym jakoś... Ja mam na 4, to nie jest źle, ale mam... pakowane w osadniku, więc może ja się jako tako będę szybciej rozwijał. Zaraz, jeszcze zrobimy za niedługo następnych, więc spoko. Tylko najpierw trzeba teraz rozwinąć opcję tutaj ataku i walki. O, odpuścili sobie moje miasteczko. Okej, okay, czyli jednak to był dobry ruch, żeby uciekać tą jednostką wojownika. Tym wojownikiem spierniczać i zwabić ich do gdzieś indziej. Ja was tu zaraz ściągnę. Chodź.
Ci tutaj niech podejdą. Aha, jest zwiadowca kolejny. Chodź tu. Ten zwiadowca jest naprawdę dobry. Wlazłem w jakąś wodę. Jednostka bez rozkazów. A ten uciekł? No patrzcie, on się jakby przemieszczać nie mógł na początku. Ja tu stąd spadam, bo mi zginie. Tu sobie wypracuję obronę. Jakby co? W ogóle fajnie by było tak nastawiać jednostek tu tak dookoła, nie? O nie, ale tych barbarzyńców tu zmierza. Ja pierdziu. To co? Proszę czekać. Czasami koło obraca się powoli, ale wciąż się obraca. Brawo, stary. Czasami koło obraca się powoli, ale wciąż się obraca. No, myślę życie, że tak to ujmę. Dobra, co robimy dalej? Otwórz drzewko technologii, obróbka brązu, włócznictwo, jednostka włócznicy, a tutaj zasób, żelazo, włócznicy, siła ataku, dzielnica wojskowa, koszary, budowla. Moglibyśmy tą obróbkę brązu zrobić. Wszystko, patrzcie, jak ja to szybko cyknę. W 3 tury, w 4, to trzeba porobić, bo i tak to kiedyś będę chciał. Niech jest. Niech się to rozwija miasteczko w ten oto sposób. Jak tam produkcja? Mogę coś kupić za złoto? Procarzy mogę kupić. Mogłem ich kupić, zobaczymy. Bo budowli jako tak, nie, młyn wodny za 300. Jaka jest najtańsza budowla? Za 240 pomnik. Za wiarę też nie. A tutaj? Jak tu się rozwija, więc bardzo dobrze. Tu musimy rozwinąć od podstaw. No trochę to potrwa, ale to nic. Dobra, która jednostka jest bez rozkazów? Pokażcie. Ta jest bez rozkazów. Fortyfikacja. Ja bym tu nie, może nie wychodził za bardzo przed szereg, ale... Co? No dobra, musi się poruszać. Teraz ta. Dajcie, po jednym heksie się przemieścimy, co tu jest. Ten zwiadowca ale dużo porobił. Mega. I teraz co? Jak tu przemknąć? Tu nie ma jak. Muszę się wrócić, przejść naokoło i tu jakoś pójdziemy. Zobaczymy. Dwoje zwiadowców się spotka. Luzik, następna tura. Co? Nacierają na mnie, czy co robicie? O, inspiracja! Coraz więcej mieszkańców twoich ziem marzy o stworzeniu imperium. Udało ci się poczynić znaczące postępy w pracach nad wczesne imperium. Przyspieszono, kontynuuj. Zadowolonej i zaangażowanej siły roboczej jest równie ważne, jak posiadanie dodatniego bilansu. Aha, bo siłę roboczą tu... Zmień doktryny, pokaż. Produkcji cudów z epoki starożytności i klasycznej. Utrzymanie jednostek zmniejszone o jedną sztukę złota na turę za każdą jednostkę. To może być dobre. To i to. No. Choć tu tych doktryn jest naprawdę dużo. Wszystkich produkcji we wszystkich miastach. Produkcji budowniczych. Ha. W stolicy. Szkoda, że tu więcej tych doktryn nie ma. Ja wiem, że... No tak jako tako nie wiem, które lepsze, które najlepsze, które by tu było. A niech na chwilę zostanie, potem najwyżej. Tak. Spoko. Zmierzamy gdzieś, może tu, nie no, tu mamy poodwiedzane. Więc luzik. Wybierz ideę, pokaż. Otwórz drzewko. Wczesne imperium, jak mi to przyspieszyli, to to zróbmy. A mistycyzm? Doktryna wielkiego takiego naukowca natury. Tutaj kultury plus wiary. A tu zmniejszenie kosztu zakupu pula. O, to jest dobre. Robimy to. Robimy to. Która jednostka jest bez tych rozkazów? Niech zmierza do góry. Jakiś cud natury by fajnie siadł. Damy tu fortyfikacja, a ci niech tu się ustaną i będzie fortyfikacja do leczenia. Następna tura, pokaż jak tam, jeszcze jedna tura do zakończenia, fantastycznie. Muszę tą stolicę obronić, w ogóle kogoś muszę też wysłać tutaj, nie? Okej, przejście przez rzekę, wybierz produkcję, o spoko. To co robimy, kogo, osadników? Wiszące ogrody, co nam to da? Koszt bazowy. Zwiększa rozwój wszystkich miast o 15. Można zbudować tylko obok rzeki. Ej, fajnie! To gdzie? Tutaj. Tak. Dobra, budujemy wiszące ogrody. Okej, a teraz jako tako... Chodźcie tutaj. Dobrze. Kolejne orły. Tu jest produkcja procarzy. Ile mam hajsu? Plus 7 naturę. Więc troszeczkę można by było to zwiększyć. Było fajnie. Ale czekajcie, czekajcie, produkcja jest tu, ale teraz nie mogę tego zmienić, tak? Stonehenge, 15 tur, spoko, nie ma problemu. Dobra, wiszące ogrody, niech się robią. Tu jak tam z produkcją? Tych 17 tur. W ogóle ci tu jakby zamarli, więc o tyle dobrze. Pokażcie, fortyfikacja do uzdrowienia. Ci, nie wiem, zostańcie. Tu nic nie chcę robić, tylko się przemieszczę.
Nie wiadomo, co tym zwiadowcom robić, nie? Bo tu nie ma gdzie iść, on musi iść też tutaj. Może ten pójdzie tu gdzieś, albo nie, no bo nie mamy jako tako. Ta mapa już jest odkryta w dużej mierze. Trzeba wpakować się na ten, na statki i popływać teraz statkami, więc jako tako zwiadowcy tu jeszcze trochę pochodzą i potem koniec, nie? Później na statki, jedyna opcja. Wstępna tura. O Jezu! No klepcie się tak nawzajem. Jak zniszczyliście, jak atakujecie tego zwiadowcę, to na pewno mnie też zaatakujecie, jak znam życie. No, to będzie niefajne. Łucznictwo poza tym. O nie, o nie, o nie, nacierają. Uwaga. Będzie jazda. Wypuściłem strzałę w powietrze. Upadła na ziemię, lecz nie wiedziałem gdzie. Okej, okay. Henry Wandstrom Long, jakiś tam ziomek. Nie wiadomo co tym robić, trzeba uciekać, mogą mi go zabić. Okidoki. Ci się muszą wycofać. A ci? Bijcie się! Poważna wygrana. Nie będziecie mi tutaj podchodzić pod moją wioskę. 4 expa, spoko. Może tego zwiadowcę tylko wyślemy do góry i już. Pokażcie badania. Twórz drzewko technologii. Obróbka brązu. Machnijmy to w 3 sekundy, w 3 tury i luz. Ta następna tura. Kombinatorzy po prostu tutaj. O nie, o nie, oni z tej strony nacierają. Ja pierdziu. Ci uciekli, luzik, ale to trzeba znowu się bronić, wiecie? Jak z tej strony wleźli. Chodź do miasta. Nie wiem, ci by się mogli. Fortyfikacja do uzdrowienia. O nie, nie ma jak uciec. Pokaż tych. Trochę się wycofać, zobaczymy co tu się podzieje. O nie! Źle kliknąłem, ale to nic. Potrzeba więcej obszarów mieszkalnych. Zaraz, panie, zaraz się zrobi. Obszary mieszkalne. Kupię tu jakieś ten, to będą obszary mieszkalne. Spoko, luzik. Pokaż jednostka bez rozkazów. No, oni mnie będą tutaj blokować. Widzicie? Taki no ma... Chcecie? Oberwać? To oberwiecie. Ale Jezus, jaki najazd tutaj tych barbarzyńców. To jest masakra. Kogo ja tu w ogóle produkuję? Siła robocza. Czekajcie, wiecie co? Przydałoby się... Poważna wygrana. Utłuczcie ich. Ale ich tu najechało. Ja pierdziu. Trochę sporo, wiecie? Trochę sporo. Będziemy musieli kupić tych. Zaraz to zrobimy. Zwiadowców, dlaczego mnie nie stać? Ej, przecież miałem wystarczająco hajsu. Na kogo? Nie na orły. A gdzie są ci? Gdzie są procarze? Chyba, że tylko... Orły, 3 tury. Ciężkie rydwany na 3 tury, można by to było zrobić. Silna jednostka lądowa ciężkiej kawalerii, zróbmy to. Żebyśmy to tu przeżyli, bo ci barbarzyńcy stąd sobie nie pójdą. Dawaj. Jezus, tu następni. Dobra, ci uciekli. Luzik. Interesuje mnie też pozostawienie trwałej spuścizny. Brąz bowiem przetrwa tysiące lat. Okej. Przeszłość. Pokaż, jakie są nowe dotkryny. Zmniejszenie kosztu zakupionego pola o 20. Przecież... A, luzik, do produkcji... O, do produkcji osadników. Fajnie, to dajemy. Tylko muszę kupić pole. Kupujemy pole, panie? To za 80? Możemy. Jest okej. Miasto oblężone, no widzę, że jest oblężone, taka dupa lekka, nie? Które? Myślę, że zakup pola... Tego będzie ok. Wybierz badania, pokaż, w ogóle tu się tyle dzieje, że to trzeba pilnować. No i teraz, moi drodzy. Nie mam już jakby dodatku do niczego, więc byłoby trzeba pójść i przekombinować tutaj. Waluta, co to jest? Do złota. O! 10 tur. To robimy. To mi się spodobało. Dobra. Okidoki. Wczesne imperium. Pytanie. Co z tym oblężeniem, kurde, tu poczynić? Poważna wygrana. Dobra, tłuczcie ich. To tak być nie może. Niewielka wygrana. Mam jakąś poważną? Poważna, niewielka. To utłuczmy tych. Ciężkie rydwany mi się za niedługo zrobią. Dobrze jest, tak ma być. 3.
Ci, chodźcie tutaj. Nie możesz? Dobra, to tu się przenieść. Okej, od tej strony mnie zaatakowali. Kutangi. Otwórz drzewko idei, pokaż. Mistycyzm? Czy jestem zainteresowany mistycyzmem? Nie. Filozofia polityczna. Do 110 do kultury. Charyzmatyczny przywódca. Może to być dobre. Tutaj gry i rekreacja. Pokaż, co to daje. Insule, dzielnica rozrywkowa, tlacztli, koloseum. Koszt bazowy 400 produkcji. Ja pierdziu. Sam nie wiem, wiecie? Publika klasyczna, autokracja, można to... Weźmy to, wiecie, bo będę mógł sobie wybrać już następne rzeczy, także bardzo, bardzo fajnie. Ci niestety nic nie zrobią. Ci mogą się wrócić, bo i tak tam gówno. Fortyfikacja do uzdrowienia. Ci... O! Jezus! Uciekaj! Mam nadzieję, że uda ci się przejść. W ogóle tych barbarzyńców, co tu się narodziło? Okropnie. Przebudzenie. Co to jest przebudzenie? I don't know. Dobra, następna tura. Zaraz to miasto oblężone zrobię. Zaraz, zaraz. Wiesz, zaraz tu poogarniam. Ci dostali plus 50 jakiegoś gunwa. Ile tam? 3 tury do zakończenia. 2 tury teraz. Co to było? Nie wiem, ale nie chciałem wchodzić na ich teren. Ty, muszę uciekać. Jezu, ja nie wiedziałem, że ta gra mnie tutaj tak... O dupcy! Atakujcie, później ci przyatakują też. Dobra, 4 expa. Zdecydowana wygrana, to róbmy tak, wyniszczymy ich. Ej, miała być zdecydowana, a nie, że on mi padł jeden. God damn it. A, poważna porażka, no to raczej. Fortyfikacja. Która jednostka jest bez rozkazów? Ta. Poważna wygrana. Remis. Nie chcę remisu. Chcę poważną wygraną. Może ich jakoś taktycznie tu zniszczymy. Rydwany przyjdą za niedługo. Dobra, najlepsze jest to, że... Dobra, następna tura. Jak tu wyniszczę? O nie! Zaatakowali mi mojego zwiadowcę, który musi uciekać. Fortyfikacja do... Ale nie, możesz wiać. O, spoko. Jeszcze przy okazji odkryjesz coś tam. Bardzo dobrze. Ten też może spierniczać. On tu się wybudował przy tym. Ajeju, ty frajerze. Pokaż, miasto oblężone. Zaraz, ja tu zrobię. Moment. A jak tu? 11. Tu mamy czasu, jak marasu. O nie, następni nacierają. Ja pierdziu. Ciężkie rydwany, jedna tura. Ten ucieka. A można by było go zniszczyć. Albo dać fortyfikację do uzdrowienia ci. A ci? Niewielka porażka, fortyfikacja do uzdrowienia i zobaczymy. Dawaj, następna tura. No nie, patrzcie, jak się krąży po świecie świeża plotka. W cywilizacji Scythii kończy się starożytność, a zaczyna epoka klasyczna. O Jezus! To wypas. Gdzie macie tą Scythię? Oni są dobrzy. Ale reszta jest po tyłach. Ja tu zaraz zrobię, pań. No będzie fachowa rozgrywka. Zaraz rozwinę wszystko. Będę miał dwie, trzy osady. No i on znowu mnie blokują, jak cycy frajerzy. Niefer. Zdecydowana wygrana. Może byśmy tych wynieśli stąd? Remis, niewielka porażka. Dajcie to. Muszę, żeby ich stąd wywalić jak najszybciej. I w ogóle rydwany. Niewielka wygrana. Tłucz ich! Okej, na szczęście nie padł. Luzik. Nie wiem, czy ich atakować. Dajmy fortyfikację do uzdrowienia. Wybierz produkcję. Już. Tu co robimy ten... dzielnica świątynna? Nie. Wiszące ogrody. 17 tur. Bo pomnik 6, koszt bazowy do kulturki. Ha! A zakupić? Nie mogę, bo hajsu nie ma, nie? Dobra, zróbmy pomnik, wiecie? Tu budowniczych zaraz będę miał. Spoko, 10 tur. W ogóle miasto się rozwija, ale strasznie powoli. Strasznie, strasznie. Nie wiem, jako tako... Doświadczenie mi nie pozwala, jak tu sobie to rozwinąć. Nieznany gracz został pokonany. Co? Już go utłukli?
O, patrzcie, wynoszą się, super! Tu mnie zatłuką, ale to nic. Dobra. Ważne, że mi tyle tych przetrwało. Rydwany tutaj. Podczas obrony twojej zostali zniszczeni. O nie, następni. Jezu, ale mam od natarcie masakra. Fortyfikacja do uzdrawiania. Tutaj też. W ogóle was wszystkich trzeba uzdrowić. Ci zaś tam będą mi bruździć. Dobrze. Ty śmigaj do góry. Ciekawe, czy tędy przejdziemy jakoś. Następna tura. Jednostka zniszczona. Wiecie, takie rzeczy to się... O, mam szósty! Fantastycznie. Chodź, może coś odkryjemy. Znowu żegluga. Genewa. Miałem w ogóle iść na wodę, a tu jakimiś innymi rzeczami się zajmuję. Wait. O, może zwiadowca da radę wrócić. Tu są następni. Gdzie są rydwany? Dojedziesz ich? Super. To zrób to. Pięknie! Ej, fajny ten rydwan. Nie powiem. Dobrze, że to zrobiliśmy. Ruch do dostęp... O, dostępny awans! Patrzcie, okrzyk bojowy. Do siły bojowej przeciw jednostkom dystansowym walczącym w zwarciu. Takie mi to, okrzyk bojowy. Macie awans? Nie, jeszcze nie. Ci też nie. Ciężkie rydwany. No i tyle. Następna tura. Porażka. Nieznany gracz został pokonany, ale to nie ja. Ja tu się rozwijam szybciutko. Tu zaraz budowniczowie będą, spoko. O, epoka klasyczna. Patrzcie, mam epokę klasyczną. Boom! Pojawiła się okazja wprowadzenia nowszego, skuteczniejszego systemu rządów. Wzmocnijmy swoje poczucie tożsamości i wdróżmy nowe doktryny, by lepiej władać naszymi poddanymi. Okej, przeczytajmy sobie to na koniec tego odcinka. Ustroje pozwalają na dostosowanie cywilizacji tak, by pasowała do twojego stylu gry. Dzięki nim możesz uzyskać różne kombinacje rozmaitych doktryn, a także wyjątkowe premie. Ustroje odblokowywane. Dobra, to tu zakończymy. Zapauzujcie sobie, jeśli chcecie to przeczytać. I zapraszam was bardzo serdecznie. Możliwości tego, co można osiągnąć. Sztuka drugiego najlepszego. Boom. Zapraszam was na kolejny odcinek. Ja tu ogarnę te doktryny. Ustrój można też wybrać. Także ja tu ogarnę co i jak. I zrobimy to na początku kolejnego odcinka. Teraz to tyle. Trzymajcie się. Cześć.